Myślę, że film Za niebieskimi drzwiami dzisiaj no, był takim wyzwaniem, żeby w stosunkowo jakimś bardzo niewielkim budżecie osiągnąć naprawdę jakieś bardzo fajne efekty, pomijając wartość taką ludzką tego filmu i tę warstwę emocjonalną i pewnego rodzaju baję przepiękną, to, że ma taką wizję, jaką ma. Że udało się przy naprawdę niewielkich nakładach finansowych zbudować bardzo wiele w dobrej jakości. Znaczy tam nie ma lipy na tyle, na ile zostało to zrealizowane. To jest tak i bardzo dobrze zrobiony wypadek samochodowy, który przecież nie jest łatwy. To oczywiście to się robi w amerykańskim kinie, nawet całe karambole, tylko że to wszystko bardzo dużo kosztuje. Natomiast tutaj przy skromnych środkach zostało osiągnięte bardzo dużo w sensie jakości i zaczarowania tym światem, który jest z naszej wyobraźni, z kreacji. A oczywiście można bardzo dużo wykreować na granicy życia i śmierci, ponieważ nikt z nas dokładnie nie wie, jak to ma wyglądać, więc jest bardzo otwarte pole dla wyobraźni.